Nim zdaj purdzia poza możliwe jeden żołnierz, czternaście szczytów moje życie w strefie śmierci. Wydawnictwo Bezdroża. czyta Roch Siemianowski. Mojej matce, Purnie Kumari Purdzia za ciężką pracę umożliwiającą mi spełnianie moich marzeń oraz społeczności wspinaczkowe i Nepalu. Ojczyzny ośmiotysięczników. To, co dla ciebie, ekstremalne, jest moją codziennością. Rozdział pierwszy. Śmierć lub chwała. Data 3 lipca 2019. Świat umykał spodem mnie, gdy ześlizgiwałem się głową w dół poprzez bok brejowatej śnieżnej ściany Nanga Parbat 10 20 30 metrów zdawało się rozmywać w pędzie czy spadałem ku śmierci ledwie kilka sekund wcześniej czułem się bezpieczny opierając się mocno o strome zbocze i broniąc przed uderzeniami wiatru dość stabilną postawą wtem utraciłem kontrolę Zęby moich raków nie były w stanie wbić się w biel, zaś ja spadałem. Najpierw wolno, potem szybciej i coraz szybciej, rozpędzając się z każdą sekundą. Mój mózg kalkulował te chwile, aż uleciałem na zawsze od góry, a ciało rozszarpało się wśród najeżonych skał gdzieś poniżej lub roztrzaskało w czeluściach głębokiej szczeliny. Bracie, nie masz wiele czasu, by naprawić co spieprzone. Gdybym umarł, nie byłoby nikogo, kto mógłby zostać obwiniony za takie krwawe zakończenie. Zdecydowałem się wspiąć na dziewiąty z najwyższych szczytów ziemi w okrutnych warunkach śnieżycy. Postanowiłem, by w zaledwie siedem miesięcy. W szalonej, bijącej rekordy próbie pokonać całą czternastkę gór strefy śmierci, z których każda wznosi się na ponad 8000 tysięcy metrów nad poziomem morza. Wysokość, na której powietrze jest tak rozrzedzone, że mózg i reszta ciała obumierają i przestają funkcjonować. Podjąłem też decyzję, by nie używać liny poręczowej podczas schodzenia. Co było przyjacielskim gestem, umożliwiającym przejście innego wspinacza, nerwowo schodzącego z góry. Jednak po jednym, dwóch, trzech krokach śnieg trzasnął niefortunnie, osuwając się, zapadając i ściągając mnie ze sobą w dół. To było poza kontrolą i nie mieściło się w dwóch zasadach, jakie ustanowiłem wcześniej dla siebie w czasie wypraw, na których poddawany byłem ekstremalnej presji. Pierwsza, Nadzieja jest Bogiem. Druga, na wielkich górach najważniejsze są małe rzeczy. Wypinając się bez liny, porzuciłem już zasadę drugą, co było moim błędem. To był mój problem. Teraz więc mogłem już tylko oprzeć się na zasadzie pierwszej. Czy w tych krótkich chwilach bałem się śmierci? Nie ma mowy. Zawsze wybrałbym śmierć nad tchórzostwo, zwłaszcza jeśli miałaby nadejść w trakcie próby przekroczenia bariery tego, co osiągalne dla człowieka. Testowanie granic wysiłku fizycznego było dokładnie tym, co w 2018 roku miałem nadzieję robić po ogłoszeniu planu, by pobić rekord czasu wejścia na wszystkie 14 szczytów strefy śmierci ustanowiony przez koreańskiego alpinistę Kim Chang-ho w 2013 roku kiedy ukończył zadanie w ciągu 7 lat 9 miesięcy i 6 dni polski wspinacz Jerzy Kukuczka wykonał to zadanie w podobnym imponującym czasie 7 lat 11 miesięcy i 14 dni dążenie do odcięcia takiej masy czasu wydawało się prowokacyjnie zuchwałe nawet nadludzkie ale wierzyłem w siebie wystarczająco, by opuścić moje miejsce w wojsku brytyjskim, w którym przez kilka lat służyłem jako żołnierz górka, nim wstąpiłem do Special Boat Service, SBS, skrzydła brytyjskich sił specjalnych, Special Forces, i elitarnego zespołu żołnierzy działających na najbardziej śmiercionośnych polach walki na ziemi. Porzucenie tak prestiżowego stanowiska wydawało się ryzykowne, ale byłem gotów postawić wszystko na szale moich ambicji. Wiara w siebie pchnęła mnie naprzód, a ja traktowałem to wyzwanie jak misję wojskową. W fazie planowania nawet nazwałem moją próbę pobicia rekordu: Project Possible, projekt Możliwe, a później ten tytuł był jak pokazanie środkowego palca tym, którzy. Nie chcieli lub nie mogli uwierzyć w moje marzenie. Było ich mnóstwo. Wątpiący pojawiali się zewsząd, a nawet głosy bardziej wspierające brzmiały czasami nieco sceptycznie. W 2019 roku na stronie Red Bulla stwierdzono, że mój cel był podobny do dopłynięcia na Księżyc. Wiedziałem co innego. Nie urodziłem się na tym świecie by doświadczyć porażki. Rezygnowanie nie było w mojej krwi. Nawet w śmiertelnym kryzysie nie byłem owcą, która czekała na poganianie pasterza. Byłem lwem i odrzuciłem przebywanie w stadzie. Oceniany pod względem doświadczenia w porównaniu z wieloma wysokogórskimi alpinistami, pewnie wydawałem się żółtodziobem. Działalność powyżej 8 tysięcy metrów rozpocząłem zaledwie kilka lat wcześniej. Jednak bardzo szybko stałem się bestią dużych wysokości. A to, jak wierzyłem, w dużej mierze wiązało się z moją dziwaczną fizjologią. Kiedy zacząłem wspinać się w strefie śmierci, zauważyłem, że stosunkowo łatwo jest mi poruszać się szybko na dużej wysokości. Mogłem zrobić 70 kroków, nim konieczne było zatrzymanie, by uspokoić oddech, zaś inni himalaiści robili zaledwie 4 lub 5. Moje zdolności do regeneracji również były imponujące. Często schodziłem szybko ze szczytu, imprezowałem przez noc w bazie, a o poranku z kacem lub bez przenosiłem się na nową wyprawę. To był alpinistyczny styl Nimsa bezwzględna pogoń za doskonałością w okrutnych warunkach. Nic nie mogło mnie zatrzymać, bez względu na okoliczności, to znaczy, prócz śmierci lub poważnych obrażeń. Przemknęło kolejne 30 lub 40 metrów. Skoro upadłem, musiałem zdobyć się na koncentrację, skupić się na moim ruchu i rosnącej prędkości. Skupić się na osobach blednących w chmurach nade mną, w miarę jak zsuwałem się dalej i dalej. I skupić się na technikach, których potrzebowałem, by dokonać kluczowego w tym momencie samodzielnego zatrzymania się. Czy mógłbym użyć czekana, by wbijając go w zbocze góry spowolnić mój upadek? Szarpiąc czekanem pod sobą, mocno trzymałem jego głowicę, wciskając dziób w śnieg. Ale zaspy pod spodem były zbyt miękkie. Pchnąłem więc ponownie. Nic. Brak oparcia. Ufność we własne zdolności rozwiązania problemu, którą czułem przez krótką chwilę, szybko topniała. Moje opadanie nabierało prędkości, a ja całkowicie straciłem kontrolę. Kiedy, tam! Przez rozbryzg śniegu dostrzegłem linę poręczową, której używaliśmy schodząc chwilę wcześniej. Gdybym zdołał sięgnąć do niej z wystarczającą mocą, byłaby szansa, bym się na niej utrzymał. To była moja ostatnia nadzieja, więc obróciłem się, wyciągając ramię i próbując chwycić linę. Kontakt, ściskając mocno palącymi dłońmi, zdołałem się zatrzymać. Świat zdawał się zasysać głęboki, uspokajający oddech. Czy wszystko ze mną w porządku? Na oko tak, choć moje nogi drżały z pewnością od adrenaliny. Serce też mocno waliło. Jesteś cały, bro, pomyślałem. Nie ma teraz potrzeby, by się stresować. Odczekując sekundę lub dwie, by się zresetować, wstałem i zmieniłem rytm na nowy, obierając bardziej ostrożny krok. Sprawdź, na ile pancerne są kolejne kroki i przemieszczaj się ostrożnie. Gościom na linie powyżej musiałem wydawać się nieporuszony. Było tak, jakbym już powrócił do normalnego trybu operacyjnego, działając, jakby nic szczególnego się nie działo. Upadek wstrząsnął mną jednak. Moja pewność siebie została nadszarpnięta. Chwyciłem więc mocno linę. I sprawdzałem dokładnie odgłos każdego kroku, aż odzyskałem wiarę w siebie. Teraz moje myśli były ukierunkowane inaczej. Gdy stawiałem stopy w niestabilnym śniegu, mówiłem sobie, że śmierć spotka mnie w jakimś momencie. Może na jednej z gór przy realizacji projektu PASW, być może w sędziwym wieku po upływie dziesięcioleci. Ale nie na Nanga Parbat i nie przy następnym uderzeniu serca. Nie dziś nie dziś, ale kiedy. I czy uda mi się skończyć to, co zacząłem? Rozdział drugi. Nadzieja jest Bogiem. Zainspirowała mnie idea zdobycia w szalonym tempie wszystkich czternastu najwyższych szczytów. Miałem nadzieję wspiąć się na nepalskie imponujące wierzchołki, Anna Purny. Daulagiri, Monte Monteverestu, Loce, Makalu i Manaslu, popędzić na szczyty Nanga Parbat, Gasher Brumów I i II, Kadwa i Broadpeaku w Pakistanie, a na końcu zdobyć niepokojące ośmiotysięczniki Tybetu, Cho Oyu dostępnego również z Nepalu i Shisha Pangme. Ale dlaczego? Te miejsca należały do najbardziej niegościnnych na tej planecie, a wyzwanie tego typu z założonym czasem realizacji w zaledwie około pół roku dla większości osób mogłoby brzmieć jak szaleństwo. Dla mnie jednak niosło szansę udowodnienia światu, że wszystko, cokolwiek było możliwe, gdy w plan angażowało się serce i umysł. Tuż troszczył się o to, jak to było niebezpieczne. Przygoda zaczęła się od Monteverestu, najwyższego szczytu na ziemi i epickiego himalajskiego monumentu w mojej ojczyźnie. Dla osób spoza małego, śródlądowego kraju, jakim jest Nepal, Everest ma niemal mityczne znaczenie. Gdy byłem dzieckiem, zdawał się on jednak odległy pochodziłem z biednej rodziny. Wyprawa pod Everest z miejsca, gdzie mieszkaliśmy i z powrotem była kosztowna, nawet dla lokalnych mieszkańców, a podróż zajmowała około 12 dni. Wymagała również, by podróżujący zatrzymywał się na nocleg w szeregu house'ów. małych hotelików w wioskach, które znajdują się przy szlaku. I z tego powodu nigdy nie doświadczyłem tej przygody. Kiedy w 2003 roku przeniosłem się do Anglii jako młody żołnierz górka, który służył w brytyjskich siłach zbrojnych British Armed Forces, zawsze zadawano mi to samo pytanie: Jak więc wygląda Everest? Koledzy nieobeznani z geografią Nepalu prawdopodobnie wyobrażali sobie, że góra wyłaniała się majestatycznie nad ogrodem na tyłach mojego domu. Zdawali się Obojętni, gdy przyznawałem, że nawet nie widziałem base campu, nie wspominając już o wspinaniu się ponad nim. Wtedy w wątpliwość poddawana była moja wartość jako wojownika. – To jest tuż za twoim progiem, kolego, a ty się tym nie zainteresowałeś? A myśleliśmy, że górkowie to twardziele. Po dziesięciu latach żart i krytyka wreszcie do mnie trafiły. – Okej. Okay. Zacznę się wspinać, nadszedł czas. Swój pierwszy krok w stronę najwyżej położonego miejsca na ziemi zrobiłem w grudniu 2012 roku. Mając 29 lat i odbywając trekking do podnóża onieśmielającego szczytu Monteverestu. W tamtym momencie miałem za sobą awans z oddziału górków do wojskowej elity. Zaś przez kolegę. Zostałem skontaktowany ze słynnym nepalskim himaleistą, Dodge Katri, który zaproponował, że zaprowadzi mnie do base campu pod Everestem podczas trekkingu, który miał trwać kilka dni. Dodge kilkakrotnie zdobył Everest i był rzecznikiem szerpijskich przewodników. Bronił ich praw i walczył o lepsze wynagrodzenie. Był też aktywistą na rzecz ochrony klimatu, który próbował zmienić sposób, w jaki postrzegano wrażliwy ekosystem Himalajów. Nie znalazłbym lepszej osoby, z którą mógłbym odbyć tę podróż. Wpatrując się jednak w górę, na szczyt Everestu, wznoszący się na wysokość 8848 metrów ponad nami, zdecydowałem, że trekking nie wystarczy. Ryzykiem zaś nie mógłbym przejmować się mniej. Nadszedł czas, by iść wyżej. Po znacznej liczbie perswazji przekonałem Dordzie, by przekazał mi nieco umiejętności, które były mi potrzebne, by wspiąć się na ośmiotysięcznik. Na początku błagałem go, by pozwolił mi spróbować wspiąć się na Amadablam, pobliski szczyt, który wznosi się 6812 metrów nad poziomem morza, ale Dordzie obrócił mój pomysł w żart. Nims, to bardzo trudna technicznie góra, powiedział. Nawet osoby, które wspięły się na Everest, zmagają się, wchodząc na jego wierzchołek. Zamiast tam udaliśmy się na pobliski szczyt Lobusz Ist, zabierając ze sobą, przed trekkingiem pod górę, nieco sprzętu wypożyczonego w pobliskiej wiosce. Realizacja zadania odbywała się wolno, ale miarowo. Pod opieką Dordzie pierwszy raz założyłem parę raków. Spacerując po trawiastym zboczu i wyczuwając, jak ich stalowe zęby zagłębiają się w darni. To było dziwne uczucie, ale dawało mi pojęcie o tym, czego doświadczę podczas właściwego wchodzenia na górę. Kiedy powoli pokonywaliśmy drogę do szczytu, w mrożącym zimnie i przysilnym wietrze, po raz pierwszy poczułem wyprawowego bzika. Każdy krok powodował, że zatrzymywałem się i głowiłem. Raz na jakiś czas doświadczałem napadu strachu, a czasami śmiertelny upadek zdawał się całkiem prawdopodobny. Zmarnowawszy ogrom energii na stresowanie się, w końcu odnalazłem jednak pewność i celowość kroczenia naprzód bez lęku. Na szczycie zostałem porażony widokiem wokół. Poszarpana himalajska panorama spowita była pokrywą chmur. Zaś gdzieniegdzie jakiś szczyt przedzierał się przez szare tumany. Czułem gwałtowny napływ adrenaliny, kiedy Dordzie wskazał na Everest, Lotse i Makalu. Przeszyło mnie poczucie dumy, ale było też uczucie oczekiwania. Postanowiłem wspiąć się na te trzy szczyty w oddali, choć. W kategoriach wysokogórskiego alpinizmu można było uznać mnie za późno początkującego. Chciałem więcej. W tamtym czasie dotarło do mnie kilka ekscytujących informacji. W 2015 roku Brigade of Gurkhas, wspólna nazwa Oddziałów Zbrojnych Nepalskich Górków w Armii Brytyjskiej, celebrować miała dwie dekady służby w Armii Brytyjskiej, a obchody nazwano G-200. Planowano szereg prestiżowych wydarzeń, a wśród nich apel pamięci przy pomniku żołnierza z Brygady Górków w Londynie, spotkanie w budynku parlamentu oraz pole pamięci w Royal Albert Hall. Zagrzebana w przepełnionym programie kulturalnym była wzmianka o wyprawie na Everest. Żołnierze Górka mieli już reputację wytrawnych wspinaczy. Ale ze względu na dużą rotację oraz zaangażowanie w ostatnich latach oddziałów w Afganistanie i Iraku, żaden nepalski żołnierz czynnej służby nigdy nie stanął na szczycie. Wspinaczka na Everest była również droga dla Nepalczyków, nawet przy uwzględnieniu zniżek w opłatach przynależnych lokalnym mieszkańcom. To wszystko miało się zmienić, kiedy ogłoszono ambitny plan wejścia kilkunastu żołnierzy górka na szczyt Everestu drogą przez przełęcz południową po angielsku South Col w ramach obchodów dwustulecia misja zwana Expedition G200 G200E miała być zarówno trudna jak i historyczna jeszcze lepiej jako żołnierz górka w czynnej służbie w brytyjskich siłach specjalnych miałem prawo się wspinać Byłem dumny z brygady i zrobiłbym wszystko, by umocnić jej pozycję. To zdawało się zaszczytnym celem. Podniosłem swoje kwalifikacje, a i moje ambicje wzrosły. Korzyścią z przynależności do armii brytyjskiej był dostęp do szeregu wysoce specjalistycznych kursów. Wnioskowałem o taki, który kształcił żołnierzy w walce w skrajnie niskich temperaturach aż byłem w stanie stać się częścią unikalnej kadry specjalistów walki w górach. Potem wspiąłem się na Denali, najwyższy szczyt w Stanach Zjednoczonych i jeden ze szczytów korony ziemi, grupy najwyższych gór na każdym kontynencie, złożonej z Denali oraz Everestu Azja, Elbrusu Europa, Kilimandżaro Afryka, masywu Winsona Antarktyda, szczytów Aconcagua Ameryka Południowa i Pankach działa, karstenż piramid oceania. Wspinaczka na wznoszący się na wysokość 6190 m nad poziom morza Denali to nie były żarty. Odosobniona i bestialsko zimna góra z temperaturami, które spadały tam czasami do minus 50 stopni Celsjusza, co było poważnym problemem dla początkującego wspinacza, jak ja stanowiła również doskonałe pole treningowe. Zdobyłem umiejętności asekuracji i poddałem porządnej próbie moją wykutą w oddziałach specjalnych wytrzymałość, godzinami ciągnąc sanie w głębokim śniegu i uważając, by nie wpaść w jedną z licznych na górze szczelin. Potem, w 2014 roku, wspiąłem się na mój pierwszy szczyt strefy śmierci. Daula Giri była bestią. Nazywana jest Białą Górą ze względu na głęboki puch okrywający jej strome, budzące grozę stoki. Zaś wyprawy na nią były uznawane za należące do najgroźniejszych na świecie, ze względu na wysoki odsetek śmiertelnych wypadków. Do tamtego czasu zginęło na niej ponad 80 wspinaczy, a jej południowa ściana pozostawała niezdobyta. Choć alpiniści tacy jak Reinhold Messner, pierwszy, który samotnie zdobył Everest, podejmowali próby na tej najwyraźniej niedostępnej drodze. Największym niebezpieczeństwem było zagrożenie lawinami, które pojawiały się znikąd, zasysając wszystkich i wszystko na swej drodze. W 1969 roku zmiecionych z góry zostało pięciu Amerykanów i dwóch Szerpów. Sześć lat później zginęło sześciu członków japońskiej wyprawy, kiedy ściana śniegu pogrzebała ich żywcem. Wyprawa na Daulagiri nie była przygodą, która mogłaby być lekceważona, zwłaszcza przez wspinacza mającego zaledwie 18 miesięczne doświadczenie oraz ograniczoną wiedzę o srogich warunkach na ekstremalnych szczytach. Chcąc jednak poprawić swoje umiejętności wspinaczkowe, Ilekroć miałem wolne od walki w Afganistanie, decydowałem, że idę w góry. Kolega z jednostki Special Air Service, SAS, części brytyjskich sił specjalnych British Special Forces, nazywajmy go James, ze względu na tajemnicę wojskową, towarzyszył mi na tej wyprawie. Żaden z nas nie wyglądał na członka ekspedycji. Dotarliśmy do obozu bazowego w klapkach, szortach i okularach przeciwsłonecznych Ray-Ban. Przybyliśmy też w złym czasie. Dołączyliśmy do dużej ekspedycji, której członkowie przez miesiąc aklimatyzowali się do wysokogórskich warunków i rozrzedzonego powietrza. Lawina na lodospadzie lodowca Kumbu, po angielsku Kumbu Icefall, uniemożliwiała ich wyprawę na Everest. Więc przenieśli się na Daulagiri, by w zamian wspinać się tam. My dwaj spóźniliśmy się w związku z ograniczoną długością naszych wojskowych przepustek. Nie mieliśmy więc szans, by przejść zwyczajny proces zalecany alpinistom, mającym nadzieję funkcjonować na dużej wysokości, na który składały się wyjścia aklimatyzacyjne. Tymczasem nasi wspinaczkowi towarzysze wyglądali na prawdziwie zaangażowanych docierając tu wcześniej i oswajając się. A kiedy wszyscy rozpoczęliśmy trekking do obozu bazowego, wkrótce zostaliśmy z tyłu. James poważnie zmagał się z wysokością. Ukończenie wędrówki zajęło nam trzy dni więcej niż innym. Co wy tam, chłopaki, wyprawiacie? zapytał później jeden gość. Wcześniej, kiedy po raz pierwszy pojawiliśmy się Zainteresował się naszym wyglądem. Wiedziałem, co myśli. Albo byliśmy nieustraszonymi ekscentrykami, albo nieroztropnymi, niebezpiecznymi dyletantami, których należy za wszelką cenę unikać w trakcie ataku szczytowego. Wzruszyłem ramionami. Nie było sposobu, by którykolwiek z nas ujawnił nasze pozycje w wojsku. Tym bardziej, że obowiązywał nas, Pewien poziom tajemnicy. Obaj woleliśmy też być oceniani raczej poprzez umiejętności alpinistyczne, które posiadaliśmy, niż przez elitarne umiejętności wojskowe. A, wiesz, jesteśmy wojskowymi, powiedziałem w końcu, mając nadzieję na zakończenie pytań. Wspinacz uniósł brwi w zdziwieniu. Nasze wyposażenie podróżne wyglądało na dość fragmentaryczne, choć sprzęt spinaczkowy, który mieliśmy z Jamesem, był wysokiej jakości. Mimo tego, nasi koledzy z wyprawy spisali nas na straty, jako nieświadomych turystów. Przypuszczam, że takie stwierdzenie było po części prawdziwe, ale nie miałem zamiaru pozwolić komukolwiek wytykać mi słabości, więc w obozie bazowym ochoczo przygotowaliśmy się do naszego pierwszego wyjścia aklimatyzacyjnego. Na nadchodzący tydzień zaplanowaliśmy codzienne wspinanie się do obozów pierwszego i drugiego z czterech, które znajdowały się po drodze do wierzchołka. Później mieliśmy spać niżej do czasu, kiedy będziemy czuć się gotowi do ataku na szczyt. Jak tylko wyposażyliśmy się w niezbędny sprzęt i rozpoczęliśmy nasze pierwsze podejście aklimatyzacyjne, stało się jasne, że organizm Jamesa funkcjonuje inaczej niż mój. Można było to zauważyć po raz pierwszy podczas naszego trekkingu do obozu bazowego. Ale kiedy na poważnie zaczęliśmy zajmować się wspinaniem, podczas naszego pierwszego wyjścia aklimatyzacyjnego do obozu pierwszego, nie był w stanie utrzymać tempa. Ja natomiast parłem naprzód. Choroba wysokogórska rozbijała go. Ja zaś zdałem sobie sprawę, że boryka się z nią, gdy zatrzymaliśmy się na odpoczynek w obozie pierwszym. Podczas naszego pierwszego wyjścia. Kiedy ruszyłem naprzód następnego dnia, James znów został w tyle. Choć przewodnik pomagał mu nieść większość jego sprzętu, ja zaś sam taszczyłem jakieś 30 kg. Nie to, żeby stać mnie byłoby okazywać zarozumiałość. Wkrótce ze mnie też uleciała moc. W pędzie szaleństwa chciałem pokazać moją prędkość. Ale. Pogoniłem za daleko naprzód i kiedy przez kilka godzin odpoczywałem w obozie pierwszym, parząc kubek gorącej herbaty, a moja mała grupa miała dopiero tu dotrzeć, uderzyła mnie przerażająca myśl: Czy James nadal żyje? Tak jak z regularnie wstrząsających nią lawin, Daolagiri znana była też z powodu głębokich szczelin, niewidocznych. Była więc obawa, że James. I towarzyszący mu przewodnik mogli wpaść do jednej z nich. Jeśli tak się stało, to mało prawdopodobne by zostali odnalezieni w najbliższych dniach. Jeśli w ogóle, kiedykolwiek. W lekkiej panice spakowałem mój garnek i kubek i ruszyłem w dół w stronę base campu, by ich odnaleźć. Bardzo wcześnie nauczyłem się, aby nie pozostawiać swojego sprzętu na górze. Najlepiej było przez cały czas trzymać wszystko ze sobą, na wszelki wypadek. To nie trwało długo, poniżej poruszały się powoli dwie osoby. Wkrótce okazało się, że to mój zespół wspinaczkowy. James był jednak w gorszym stanie niż wcześniej. To jest wielka góra, bracie, powiedziałem po przywitaniu. Walczysz z aklimatyzacją. Pozwól mi wziąć twój plecak. Podszedłbym, by zmniejszyć jego ładunek, ale James wydawał się niezdecydowany. Nie chciał poddawać się bólowi, ale ja nalegałem. Podczas walki w siłach specjalnych, w obszarach działań wojennych, postawa tego rodzaju uznana byłaby jako chwalebna. Na górze tak niebezpiecznej, jak Daula Giri, był to akt samobójstwa. Słuchaj, zapomnij o swoim ego, powiedziałem. Jeśli chcesz wejść na szczyt, pozwól mi sobie pomóc. James ustąpił. Powoli, ale stałym tempem, dobrnęliśmy z powrotem do obozu pierwszego. Ale ja też za to zapłaciłem, przeszarżowałem. A góry dawały mi właśnie swoją pierwszą ważną lekcję. Nigdy nie wypalaj się niepotrzebnie. Od tamtego czasu obiecałem: Nie marnować sił. Miałem pracować ciężko tylko wtedy, gdy tego potrzebowałem. Kiedy kilka dni później nadszedł czas mojego pierwszego ataku na szczyt przekraczający 8000 tysięcy metrów wysokości, w miarę jak posuwaliśmy się drogą od Base campu do wierzchołka Daula Giri, pilnowałem, by trzymać się z tyłu wiodącej grupy. Częściowo ze względu na szacunek dla kilku szerpów, którzy prowadzili nas na szczyt, ale także, ponieważ nigdy wcześniej nie wspiąłem się na tak wielką górę i nie chciałem doświadczyć Kolejnego gwałtownego kryzysu energetycznego. Wtedy zauważyłem ciągle zmieniające się zadania przewodników w naszej wyprawowej grupie. Co jakiś czas prowadzący szerpa robił przerwę od torowania ścieżki przez sięgające pasa zaspy, pozwalając przejąć prowadzenie jednemu ze swoich kolegów. Przechodził wtedy na koniec kolejki i szedł na tej pozycji. Póki nie nadeszła jego kolej, by znów przecierać na czele, pozostali z nas szli natomiast po jego śladach w śniegu, co było dość łatwe. To była metoda, którą poznałem jako przecieranie szlaku, gdy przewodnik na przodzie pracowicie, ofiarnie umożliwiał członkom ekspedycji marsz w górę o wiele łagodniejszym szlakiem. Szanowałem wysiłek każdego z przewodników. Pierwsza z tych technik miała zastosowanie w śniegu sięgającym łydek lub kolan. W takich warunkach wspinacz znaczył ślady, unosząc przy każdym kroku kolano do wysokości piersi, a następnie stabilnie wstawiając stopę. Druga przeznaczona była do dużo trudniejszych warunków, kiedy puch sięgał do ud lub do pasa. W takiej sytuacji osoba prowadząca musiała napierać biodrami, tworząc nieco przestrzeni a następnie unosić nogę i przenieść biodra ponad śniegiem, robiąc następny krok. Nagle gość przede mną opuścił szyk i zaczął iść do początku grupy, by pomóc. Krzyknąłem na niego, hej bro, co robisz? Czy szerpowie się nie zdenerwują? Machnął do mnie, nie chłopie, wykonam część roboty, by pomóc kolegom szerpom. Zakładałem, że prowadzenie grupy w taki sposób byłoby okazaniem braku szacunku wobec przewodników ekspedycyjnych, Wyglądać by mogło, że ktoś zgrywa bohatera. Co jak myślałem, byłoby niebezpiecznym krokiem na tak ryzykownej górze. Okazało się, że się myliłem, a inny szerpa wkrótce mnie uspokoił. Nims, śnieg jest głęboki. Jeśli masz siłę i możesz pomóc naprzód, zrób to proszę. Zachęcony przejąłem później prowadzenie i napierałem naprzód. Kiedy unosiłem stopy ponad śnieg, nogi podnosiły się i pchały jak tłoki. Praca była ogromna, ale traktując każdy krok naprzód jako oznakę znacznego postępu, a także część większego wspólnego wysiłku zespołowego, byłem w stanie iść miarowo. Bolały mnie z wysiłku uda i łydki. Ale moje płuca pracowały z lekkością. Wyczerpanie, które powstrzymywało na wysokości nawet najbardziej wysportowane osoby, nie godziło we mnie, tak się wydawało. Byłem silny. Bum, bum, bum. W każdym kroku była moc. Kiedy obróciłem się, by zobaczyć, jak daleko zaszedłem, byłem zszokowany, dostrzegając resztę mojej ekipy. Byli małymi czarnymi kropkami poniżej. Ło, wow, to jest mój kawałek! myślałem, podziwiając głębokie ślady, które zostawiłem w wyprawie. Pracowałem niewiele myśląc. Działając na fali, w stanie, o jakim mówią sportowcy, ilekroć biją rekord świata lub wygrywają mistrzostwa, byłem w formie. Ostrożnie, by nie przeforsować się jak wcześniej, przebiłem sobie powoli drogę do następnego grzbietu, czekając godzinę, aż reszta grupy mnie dogoni. Kiedy później zebrali się wokół mnie, Lider szerpijskich przewodników krzyknął podekscytowany i poklepał mnie po plecach. Inni faceci z wyprawy, wspinacze, którzy kilka dni wcześniej patrzyli na mnie z góry, wyrokując na temat moich szans na zdobycie szczytu, teraz ściskali mi dłonie. Wszyscy zdawali się być uspokojeni faktem, że dołożyłem porządny kawał roboty. A moje zaangażowanie kompletnie zmieniło postawę każdego w grupie. Nie byłem już turystą. Zmieniło się też moje myślenie. Do momentu kiedy dotarłem do wierzchołka, przecierając ponad 70% drogi, byłem nie tylko zaskoczony tym co udało mi się osiągnąć, ale też ośmielony. Bracie, myślałem, jesteś kozakiem na dużej wysokości. Nie byłem zaprogramowany genetycznie do osiągania sukcesów w strefie śmierci. A wspinanie z pewnością nie było aspektem mojego życia rodzinnego. Kiedy byłem dzieckiem, chciałem robić jedną z dwóch rzeczy. Mój pierwszy wybór służyć jako żołnierz górka, jak mój ojciec, ponieważ na całym świecie byli oni uważani za nieustraszonych wojskowych. Jako jednostka bojowa byli z powodów historycznych rozrzuceni, służąc w nepalskiej, brytyjskiej i indyjskiej armii. A także w policji w Singapurze. Niemniej jednak każdy w ich szeregach pochodził z Nepalu i uznawany był za elitarnego wojownika, o wielkim zaangażowaniu i lojalności, oraz niezachwianej wierze w królową i kraj. Wystarczająco dużo książek napisano o ich początkach. Jeśli ktoś chciałby to zgłębiać, tutaj jest skrótowe tło. Podczas wojny brytyjsko-nepalskiej. W latach 1814-1816 między Nepalem, wówczas zwanym Królestwem Górków, a Brytyjską Kompanią Wschodnioindyjską British East India Company, EIC, z prywatną armią, która była dwukrotnie większa od regularnej armii brytyjskiej, umiejętności wojowników nepalskich były tak podziwiane, że po zawarciu traktatu każdy żołnierz zgłaszający się do EIC, Zatrudniany był jako siły nieregularne. Murkowie stworzyli później wysoce szanowany pułk z własnymi regulacjami, który był wykorzystywany podczas II wojny światowej, a także w Iraku i Afganistanie podczas wojny z terroryzmem. Dwaj moi starsi bracia, Ganga i Kamal, poszli tą samą ścieżką co ojciec. A kiedy wracali do Nepalu na urlopy, ludzie patrzyli na nich z podziwem. Jakby byli gwiazdami roka. Żołnierze górka, owiani byli mitem, a ich motto Better to die than to be a coward lepiej umrzeć niż być tchórzem wywoływało obraz bohaterstwa, podsycany tylko historiami o zakończonych sukcesem w wojennych misjach i wyprawach wbrew wszelkim przeciwnościom. Moją drugą zawodową ambicją była praca urzędnika rządowego. Chciałem jednak być nepalską wersją Robin Hooda, odbierając bogatym i dając ubogim. Kraj, w którym dorastałem, był mały, a przeciętni jego mieszkańcy zbyt długo pozbawieni praw obywatelskich. Już jako dziecko rozumiałem, że ludzie wokół mnie mieli niewiele, a wskaźniki ubóstwa były niezwykle wysokie. Większość Obywateli Nepalu to wyznawcy hinduizmu i mimo niedostatku często ofiarowali pieniądze w świątyni, ilekroć ją odwiedzali. Nie ja. Jeśli kiedykolwiek miałem pieniądze, byłem szczęśliwszy, oddając zawartość swojego portfela ludziom na ulicy, żebrzącym przed świątyniami bezdomnym, niewidomym i niepełnosprawnym. To samo robiłem w autobusach, gdzie często występują uliczni grajkowie, nie mogąc pracować z powodu tragicznego urazu lub wycieńczającej choroby, która spowodowała ich kalectwo. Każdy, datek, dostarczany był wraz z umową. To dla ciebie, bracie, ale nie wydawaj tego na alkohol. Upewnij się, że twoja rodzina. Dostaję jedzenie, którego potrzebuję. Zawsze taki byłem. Nigdy nie pociągały mnie pieniądze. Ja jako dziecko marzyłem natomiast o pracy w oficjalnych instytucjach, wymagającej noszenia munduru. Nie dlatego, że pożądałem władzy czy statusu, ale dlatego, że bliska była mi idea wyciągania pieniędzy od nepalskich superbogaczy, szczególnie tych, którzy byli tak czy inaczej kurewsko skorumpowani a następnie oddawania zdobyczy ludziom, którzy nie mają nic. Taka postawa prawdopodobnie nie jest zaskakująca, biorąc pod uwagę, że dorastałem w niedostatku, odkąd urodziłem się 25 lipca 1983 roku w wiosce o nazwie Dana, w dystrykcie Myagdi, w zachodnim Nepalu. Ta mała osada leży na wysokości około 1600 metrów nad poziomem morza. Nie było więc tak, że wzrastałem z rakami przymocowanymi do stóp i fizjologicznym przystosowaniem do dużej wysokości. Daulagiri jest największą górą w regionie, ale mimo to znajduje się daleko od drzwi mojego domu, a dotarcie do niej wymaga nieco poważnego wysiłku. Między mną a moimi starszymi braćmi. Gangą, Dzitem i Kamalem jest około 18 lat różnicy wieku. A po mnie urodziła się jeszcze moja młodsza siostra Anita. Byliśmy kochającą rodziną. Nie mieliśmy pieniędzy, a myśl o prowadzeniu samochodu była niewyobrażalna. Byłem jednak szczęśliwym dzieckiem. Nie trzeba było wiele, by mnie zabawić. Wedle wszelkich informacji, mama i tata borykali się z trudnościami na długo przed moimi narodzinami. Ich problemy zaczęły się zaraz po ślubie. Pochodzili z różnych kast, czyli grup społecznych. W Nepalu nie było to akceptowane, i ich rodziny poczuły się urażone tym związkiem. Wkrótce zostali odcięci od rodziców i rodzeństwa co oznaczało, że musieli rozpocząć swoje nowe, wspólne życie niemal z niczym. Tata służył w tamtym czasie w indyjskim pułku Górków. Gorka Rifles ale jego pensja nie wystarczała, by utrzymać rodzinę, dlatego gdy urodzili się Ganga, Jit i Kamal, mama rozpoczęła pracę zarobkową w wiejskim gospodarstwie. Przez większość czasu przynajmniej jedno z dzieci było noszone przytroczone do jej pleców. Obciążenie opieką nad młodą rodziną, połączone z ciężką pracą zarobkową, musiało być wyczerpujące. Nie poddała się jednak, a duża część mojego etosu pracy pochodzi właśnie od matki. To ona miała ogromny wpływ na mnie, podobnie jak na wielu ludzi, którzy przychodzili się z nią spotkać. Mama nie była wykształcona, co musiało ją frustrować, ponieważ opracowała wizję pomocy innym kobietom w okolicy, a w końcu została nepalską aktywistką, pracującą na rzecz zmiany postaw wobec płci i edukacji. Nie było to normą w Nepalu tamtych czasów, ale mama walczyła o to, w co wierzyła. Przez większość czasu zarabiała ledwie na jedzenie. Rodzina wciąż jednak trwała. Później, gdy moi bracia byli wystarczająco duzi, również na nich nałożono obowiązki. To do nich należało wstawanie o piątej rano i wędrówka przez dwie godziny, by znaleźć i naciąć trawy dla naszych trzech bawołów. Następnie szli do szkoły na cały dzień lekcji. Ja miałem trochę łatwiej. W naszym ogrodzie mieliśmy kilka drzew pomarańczowych. Kiedy owoce dojrzewały jesienią, wspinałem się na gałęzie i trząsłem nimi, aż były puste. Wkrótce ziemia była pokryta owocami. A ja zjadałem tak dużo, aż byłem pełen. Następnego dnia zdobywałem więcej łupów i powtarzałem ucztę. Jednakże, kiedy miałem 4 lata, nasza rodzina przeniosła się do położonej w dżungli wsi Ramnagar w dystrykcie Chitwan, około 227 km od Dany, leżącej w najgorętszej i najbardziej płaskiej części kraju. Rodzice martwili się o liczbę osunięć ziemi, które zagrażały wsi Dana, wokół której Kilka szybko płynących potoków często występowało z brzegów, siejąc spustoszenie. Nie to, żebym przejmował się przeprowadzką. Mając dżunglę tuż za progiem, mama chodziła w leśne haszcze po drewno na opał. Ja zaś miałem mnóstwo zajęć. Na ulicach, w lesie, nad wodą, możliwości eksploracji były ogromne. Od najmłodszych lat dość łatwe było dla mnie radzenie sobie z emocjami, co może w pewnym stopniu wyjaśniać, jak później byłem w stanie funkcjonować w chaosie walki, albo w namiocie przypiętym do zbocza góry. Mama była bardzo surowa, ale w weekendy, kiedy nie szedłem do szkoły, cieszyła się, gdy samodzielnie odkrywałem Ramnagar. Najczęściej chodziłem nad pobliską rzekę. Spędzając czas między dziesiątą rano a piątą po południu, na polowaniu na kraby i krewetki. Najlepiej czułem się w otoczeniu przyrody. Przygoda zdawała się być wszędzie. Choć mama często odwracała głowę z dezaprobatą, ilekroć z dumą, przynosiłem jej zdobycze do obejrzenia. Dlaczego przyniosłeś mi jakieś robale? Narzekała. Życie wkrótce miało się poprawić. Kiedy moi bracia wstąpili do brygady górków, powiedzieli, że mieli nadzieję pomóc mi, poprawiając warunki życia. Co miesiąc wysyłali do domu część swoich pensji. Prezent przeznaczony na moją edukację w Small Haven Higher Secondary, angielskojęzycznej szkole z internatem, w Chitwanie. I gdy miałem około pięciu lat, zostałem tam przeniesiony. To był wielki luksus. Choć nie był on na zawsze, a mama często wspominała o tymczasowym charakterze hojności moich braci. Pewnego dnia się ożenią. Mówiła: Będą mieli własne rodziny pod opieką i nie będą w stanie wspierać dalej Twojej edukacji. Jednak nawet jako małe dziecko miałem plan, by wspierać rodzinę. Słuchaj, to nic, powiedziałem mamie próbując zbagatelizować wszelką presję. Zdam egzaminy, gdy będę starszy, i zostanę nauczycielem w szkole lub przedszkolu. Wówczas będę w stanie opiekować się Tobą. Ale tak naprawdę to chciałem być górką. Z pewnością posiadałem predyspozycje do dalszego rozwijania ich w wojsku. Mimo, że miałem zaledwie pięć lat, kiedy pierwszy raz znalazłem się w szkole z internatem, wydawało mi się, że odpowiada mi rytm życia z dala od domu. Wszyscy spali w bursie, w której rządziły starsze dzieci, zaś nauczyciele bili dzieci, kiedy wychylały się poza szereg. To było moje pierwsze wyzwanie. Musiałem nauczyć się przetrwać w tych trudnych warunkach. I to szybko się nauczyć. Kiedy byłem starszy, prowadzenie codziennej walki na placu zabaw stało się trudnym doświadczeniem. Oczywiście jak na swój wiek byłem twardy, ale wokół mnie było mnóstwo starszych dzieci, wśród których trzeba było funkcjonować. I kiedy mama odwiedzała mnie i przynosiła mi jedzenie lub inne zapasy, jeden ze szkolnych łobuzów pojawiał się, gdy tylko ruszała do domu. Czasami moje jedzenie było odbierane, a ja nic nie mogłem na to poradzić. Moim pierwszym odruchem przetrwania była ucieczka. Wbiegałem między drzewa, nim ktokolwiek miał szansę mnie ograbić. Byłem szybki, wykazywałem dużą wytrzymałość. A zajęcia WF-u na boisku lub w terenie sprawiały mi przyjemność. Moim drugim odruchem przetrwania w kontaktach ze szkolnymi łobuzami była walka obronna. W miarę jak się rozwijałem i dorastałem, stawałem się silniejszy, później znacznie silniejszy, a kiedy byłem nastolatkiem postanowiłem trenować kickboxing. Wkrótce nauczyłem się bronić, pokonując przeciwników i zdobywając status lokalnego mistrza. Nim rozpocząłem naukę w dziewiątej klasie, odniosłem tylko jedną porażkę, walcząc z mistrzem Nepalu, który był kilka lat ode mnie starszy. Ilekroć szkolny łobuziak przychodził odebrać moje jedzenie, przeciwstawiałem się pogróżkom, a następnie tłukłem go. Po tym niewielu już mnie zaczepiało. Kickboxing był moim pierwszym krokiem do stania się mężczyzną. Następnym było ubieganie się o zostanie żołnierzem górka.